Zanim zakończymy pracę nad tymi zagadnieniami związanymi z układem elementów na stronie, to chciałbym Ci opowiedzieć o jeszcze jednej niezwykle ciekawej, niezwykle przydatnej technice. Pracuję w katalogu lekcje 8.8.8 pod katalog Początek. Wiesz już na przykład, jak stworzyć taki układ wielokolumnowy, jak ułożyć elementy obok siebie? Niestety, każda z tych technik ma pewne poważne wady, żadna z nich nie jest idealna. Każda z nich no, ma takie swoje pewne, można by powiedzieć, pułapki. Co to jest Flexbox, o którym chciałbym Ci opowiedzieć? No, to jest taka nowa, choć już tak nie do końca nowa, dostępna od kilku lat technika tworzenia właśnie takich między innymi wielokolumnowych układów, technika, która umożliwia łatwe układanie elementów obok siebie, technika, która przede wszystkim jest niezwykle wszechstronna, jest potężna, elastyczna, a przy tym jest dość łatwa w użyciu. Dlaczego więc od razu tego nie pokazałem? No, bo chciałem, żebyś na początku poznał te takie bardziej tradycyjne, te klasyczne rozwiązania. Flexbox chciałem zostawić świadomie na koniec. Flexbox to jest nawet więcej niż jedna właściwość, to jest taki jakby cały zestaw kilku właściwości CSS. Co ważne, na chwilę obecną jest on już bardzo dobrze obsługiwany przez wszystkie nowoczesne przeglądarki. Problem mógłby się pojawić, jeśli by twoi użytkownicy korzystali z jakichś starszych wersji Internet Explorer, no ale to są już takie przeglądarki odchodzące. Ja tu mówię o takich wersjach typu 10, 11. Z tego raczej już niewielki odsetek użytkowników korzysta. Tak więc można Flexbox śmiało stosować na produkcyjnych witrynach. Myślę, że jest to po prostu technika, którą naprawdę poważnie powinieneś rozważyć, ze względu na to, że właśnie oferuje niezwykłą elastyczność, niezwykle łatwo, niezwykle wszechstronnie. Można za jej pomocą tworzyć na przykład właśnie takie wielokolumnowe układy elementów. Flexbox, tak jak mówiłem, obejmuje taki cały zestaw różnych właściwości. Ja pokażę Ci tylko takie. Najważniejsze. Chciałem Ci po prostu pokazać, jak w ogóle rozpocząć pracę. To jest temat, któremu można by śmiało poświęcić praktycznie osobny kurs. Dlatego potraktuj to po prostu jako takie wprowadzenie do tematu, jako przegląd takich najważniejszych możliwości Flexbox. Dlaczego ta technika jest bardzo elastyczna? Dlaczego warto się nią w ogóle zainteresować? Może na początku zdefiniujmy sobie problem. No mamy tutaj cztery artykuły, umieszczone oczywiście w taki domyślny sposób z góry na dół. Chciałbym tworzyć taki wielokolumnowy układ artykułów, ale już właśnie bez użycia tych elementów pływających i tak dalej. Jak użyjemy tej techniki flexbox. Popatrz teraz może na strukturę. Mam element main, mam sekcję i ta sekcja obejmuje mi tutaj te cztery artykuły. I muszę najpierw do tej sekcji się odwołać. Stworzę więc sobie tutaj taki selektor section i muszę po prostu wskazać, że elementy wewnątrz sekcji, czyli te artykuły, mają używać tego flexbox. To się robi w bardzo prosty sposób. Display z wartością flex. Popatrz, tak to będzie wyglądało. Zapisałem zmiany w tym moim pliku ze stylami. Przejdziemy sobie tutaj, odświeżę. O, rzeczywiście, bardzo ciekawy układ. Automatycznie podzieliłem to na kolumny. Wystarczyło dodać tylko jedną właściwość flexbox. No dobrze, ale tutaj. To wygląda tak, no dość nietypowo. Zauważ, że te dwie pierwsze kolumny są węższe, a trzecia i czwarta są szersze. Czy możemy w jakiś sposób sterować szerokością tych kolumn? Możemy, bardzo łatwo. Teraz będę już musiał przejść do artykułu, bo tutaj tak naprawdę artykuł jest pojedynczą kolumną. I po prostu dodaję kolejną właściwość, właściwość, która nazywa się flex. Jaką wartość przypiszemy? Ja tutaj rozpocznę od jedynki. Co jedynka będzie oznaczała w tym wypadku? Yy, można by powiedzieć, że dzięki temu każdy artykuł, czyli te nasze wszystkie cztery kolumny, będą miały taki jakby ten sam priorytet szerokości. Inaczej mówiąc, każdy będzie miał tą samą szerokość. Popatrz, jak to będzie wyglądało. Odświeżam. O, wszystko się zgadza. Każda kolumna ma teraz identyczną szerokość. Po prostu, tak jakby dodając jedynkę. Podpowiadamy przeglądarce, że każdą kolumnę, każdy artykuł będę traktować jednakowo i właśnie dzięki temu każdy ma uzyskać jednakową szerokość. Ale mógłbym także sobie wybrać niektóre kolumny, niektóre artykuły, tak żeby na przykład były szersze albo węższe niż pozostałe. Tylko na przykład jak tu można by się odwołać? A powiedzmy chciałbym, żeby pierwszy artykuł miał dwa razy większą szerokość niż artykuły pozostałe. Muszę w jakiś sposób odwołać się do pierwszego artykułu. Albo do niego przepisać klasę, albo na przykład użyć takiego selektora nth of type. Jak on działa? Tutaj mogę wpisać na przykład jedynkę i z zestawu czterech artykułów wybieramy pierwszy, czyli odwołujemy się do pierwszego. I popatrz, tutaj dopisuję właściwość flex i dopiszę dwójkę dla tego naszego pierwszego artykułu, czyli tak naprawdę dla tej naszej pierwszej kolumny. Co to oznacza? Że dwa razy większa szerokość będzie przypisana do artykułu pierwszego, natomiast te trzy pozostałe artykuły będą miały taką samą szerokość, po prostu tak jakby równomiernie przeglądarka je rozłoży w tym miejscu, które pozostanie po artykule pierwszym. Zapisałem zmiany. Popatrz, jak to tutaj nam wyjdzie po otwierzeniu strony w przeglądarce. O, wszystko się zgadza. Dwa razy większa szerokość tak jakby tego pierwszego artykułu, pierwszej kolumny. Natomiast pozostałe mają ten priorytet niż jeden, czyli mają po prostu tak jakby w tym pozostałym wolnym miejscu po prawej taką samą szerokość. 1, 1, 1, a ten ma szerokość 2. Czyli jak wyraźnie widzisz, przy użyciu techniki Flexbox można tworzyć bardzo łatwo układ wielokolumnowy i możesz bardzo łatwo manipulować szerokościami elementów, możesz im nadawać priorytety. Na przykład, jeśli tu bym wpisał 3, to pierwszy artykuł miałby 3 razy większą szerokość niż pozostałe. Popatrzmy, odświeżmy. Tak, wszystko się zgadza. Trzy razy większa szerokość niż szerokość artykułów pozostałych. Czyli, za pomocą tych prostych właściwości, możesz bardzo łatwo manipulować szerokością elementów. Możesz, tak jak się zdarzyło już przekonać, bardzo łatwo układać te wszystkie elementy obok siebie. Jeszcze raz podkreślam, że Flexbox to technika niezwykle elastyczna. Przede wszystkim daje potężne możliwości tworzenia układów wielokolumnowych i jednocześnie jest pozbawiona tych wad, tych pułapek, które płyną ze stosowania na przykład techniki elementów pływających. Jeszcze raz zachęcam Cię do zapoznania się z tą techniką. Ja tutaj pokazałem Ci tylko tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, bo przy użyciu Flexbox można stworzyć naprawdę dużo, dużo więcej.